Garecznica. Tutaj 1000 lat przed naszą erą stał drewniany dom, w którym okoliczni mieszkańcy, można tak powiedzieć, powiedzielibyśmy dzisiaj przedstawiciele kultury pomorskiej, chronili się przed niebezpieczeństwami. Rzeczywiście bardzo, jak na warunki kaszubskie oczywiście, stroma, dość wysoka góra, na środku której nie ma nic. Tak, dokładnie tak jak mi powiedziała jedna pani, którą pytałem o drogę, pytałem, gdzie jest grodzisko, ona mówi, że w lesie, ale tam nie ma nic. No nie ma, jest las. Czy to jest nic, to już rzecz zupełnie odrębna, natomiast jest zarys wałów, jakiś taki owalny kształt szczytu tej góry. Możemy sobie tylko wyobrażać, co tu się działo. A działo się tu wiele, to znaczy może nawet nie tyle tu, co trochę w świadomości Kaszubów, bo przez wieki przetrwała w tradycji ludowej, w przekazie ludowym, przetrwała wiedza o tym, że tu coś się kiedyś działo. 3000 lat ludzie sobie przekazywali pewną historię, pewną legendę, a w zasadzie wiele legend związanych z tym właśnie miejscem. Otóż tutaj jest zapadły zamek. O zapadłych zamkach na Kaszubach słyszy się niejednokrotnie. One się pojawiają w różnych częściach tego regionu. Tu jest jedno z takich miejsc, gdzie mamy do czynienia z zapadłym zamkiem, więc tu pod moimi stopami jest zamek. Ale ten zamek, który z takich czy innych względów, na skutek najczęściej przekleństwa, zapadł się pod ziemię, ten zamek nie jest opustoszały. Tam, w tym zamku, tutaj, w ziemi śpią rycerze. Oni się oczywiście obudzą. To jest motyw znany i z Podhala, i z Tatr. Jak wiadomo, rycerze spod Giewontu. No ale Kaszubi mają też swoje śpiące wojska i tutaj jeden z oddziałów, można by tak rzec, tegoż kaszubskiego śpiącego wojska znajduje się pod nami. Tu znajduje się dziura. Dziura, która wedle legend jest na tyle specyficzna, że jak coś się do niej wrzuci, to ona to oddaje. To wyskakuje z powrotem na zewnątrz, ale w zmienionej postaci. I tak, jak głosi legenda, jeżeli wrzuci się tam kota, to kot wyskoczy, ale bez skóry. Jak wrzuci się patyk, to ten patyk również wydobędzie się na powierzchnię ziemi, ale bez kory. Tutaj ponoć kiedyś był zamek. Dziś już oczywiście wiemy, że to nie był zamek i że to nie był zamek średniowieczny, tylko że to był osada sprzed 3000 lat. No, mniejsza o to, w świadomości Kaszubów przetrwało to miejsce jako to, w którym stał zamek. I jedna ze służących z tego zamku dostała pewnego dnia karę i musiała nosić wodę z Jeziora Długiego, który jest tam daleko. W dole możemy sobie wyobrazić, jak ciężka to była kara, jak ciężkie to było zadanie, żeby tą wodę tutaj nosić pod górę z Jeziora Długiego. Wiele różnych opowieści, wiele różnych legend. Miejsce, które zazwyczaj nazywa się magicznym. Rzeczywiście, Gorecznica jest jakaś taka inna, powiedziałbym, niż wszystkie, żeby nie powiedzieć za dużo. Cóż to za rycerze śpią pod Garecznicą? Kim są? Jak wyglądają? Skąd się tam wzięli? I dlaczego śpią? Zwiedzanie Kaszub, wędrowanie po Kaszubach odbywa się w terenie, rzecz jasna, za pomocą mapy. Jest to po prostu przemierzanie przestrzeni, ale to też lektury. Lektury takie również obowiązkowe, jaką jest Życie i przygody Remusa Aleksandra Majkowskiego. Tam znajduje się wiele odpowiedzi na takie właśnie, powiedziałbym, kaszubskie pytania, jak skąd wzięli się rycerze pod Garecznicą. Remus, tytułowy bohater tej książki, jest człowiekiem, ubogim człowiekiem, który jeździ po Kaszubach i z taczką, na tej taczce wozi książki i sprzedaje te książki. To jest jeden wymiar tej powieści, a inny wymiar jest taki, że Remus jest tym, który ma Kaszubów poderwać do, powiedziałbym, buntu przeciwko pruskiemu zaborcy, poderwać do tego, żeby odzyskali swoją wolność.
Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Remus, podążając na Kalwarię Wejherowską wraz, może nie tyle wraz z pielgrzymką, bo jest w tym momencie sam, ale na ten czas pielgrzymkowy, kiedy Kaszubi schodzą się na Kalwarii Wejherowskiej, przechodzi, idzie od Bożestowa do Miechucina, czyli dokładnie tutaj przechodzi, idzie wzdłuż Jeziora Długiego, przechodzi przez to miejsce, w którym się znajdujemy i nawet pisze o tym, że po jednej stronie ma Jezioro Długie, a po drugiej stronie ma wysokie pagórki. Te pagórki to między innymi Garecznica. I tutaj spotyka Julkę. Kim jest Julka? Julka jest wieszczką, jest tą, która wie. Moglibyśmy powiedzieć wiedźmą, ale ona jest absolutnie postacią pozytywną, więc to pejoratywne znaczenie wiedźmy by tu zupełnie nie pasowało. No, w każdym razie ona, że tak powiem, opowiada mu wizję o wojsku, które jest uśpione, jest to armia duchów i poprzez to, że właśnie dzieje się to tutaj, można wnioskować, że chodzi o to właśnie wojsko, które śpi pod Garecznicą. I mamy w powieści opis tego wojska. Brzmi to mniej więcej tak, posłuchajcie. Szli cicho jak cienie, a jednak wysoko siedzieli na pysznych koniach, ubrani w srebrne blachy, a pióra wielkie jak płomienie wyrastały z ich żelaznych hełmów. Długie miecze wisiały im u boku i las długich kopii płynął nad ich rzędami. Ale nie było słychać ich śpiewu i grzmot ciężkich kopyt nie dudnił po drodze i jezioro na swe gładkie wody nie przyjmowało ich obrazu. Uważaj! To byli ci dawni Kaszubi, co pod Świętopełkiem i Mściwojem przed wieluset laty jeździli od zamku do zamku i strzegli naszej wolności. Dodam tylko, że Remus miał stanąć na czele tego wojska, ale nie dał rady. I tak się kończy ta powieść. Pozostał obraz dumnych rycerzy duchów, którzy tutaj w tej górze śpią. Czy do dzisiaj? Tego już nie wiem.